najczęściej w cieniu, znany z tego, że tragicznie zginął. Teraz opowiemy, jak żył. Eugeniusz Wróbel, polski Ślązak, harcmistrz i kapitan żeglugi wielkiej, pierwszy niekomunistyczny wicewojewoda katowicki, ojciec chrzestny lotniska Katowice-Pyrzowice, wiceminister transportu, który otworzył niebo nad Polską. Poznajmy jego zwykłą, niezwykłą historię. A wszystko to zostało przegrane z takiego to właśnie sprzętu.